Tak, dokładnie jesteśmy w miejscowości Łużnej. Otrzymaliśmy zgłoszenie o 16:38, że silny podmuch wiatru uszkodził aż 3 dachy w jednym z gospodarstw. Dach na budynku mieszkalnym, kryty blachą, został momentalnie porwany i przesunięty na linię energetyczną, która została uszkodzona, oraz 2 dachy na 2 budynkach gospodarczych zostały uszkodzone. One były kryte akurat tutaj dachówką. Nawet widzimy po skutkach tego, gdy ten podmuch przeniósł drzewo na odległość około 100 metrów, czyli siła podmuchu była bardzo duża. Na szczęście było tylko miejscowe prawdopodobnie podmuch, gdyż tylko te akurat 3 dachy w tej miejscowości ucierpiały. Wiemy, że no, przychodziła akurat przez to miejsce burza i pierwsze podmuchy wiatru właśnie spowodowały te uszkodzenia, które w tej chwili uzupełniamy. Chcemy zabezpieczyć te dachy przed tym, żeby nie doszło do zalania tych budynków. Także na miejscu pracuje w tej chwili 4 zastępy straży pożarnej, 2 samochody z OSP Łużna i 2 zastępy z Gorlic.